Cześć, w trakcie dzisiejszego filmu będę mówił o technice spawania żeliwa elektrodą otuloną. Będzie o spawaniu tego materiału na zimno, jak również na gorąco, ale na początek powiem parę słów na temat, jak tego materiału nie spawać. Spoina, którą Wam prezentuję w tej chwili, została przeze mnie wykonana elektrodą 7016. Zanim przeszedłem do spawania, nie podgrzałem tego materiału, nawet jeszcze w trakcie wykonywania spoin szczepnych, co powinienem zrobić, nie młotkowałem łączonych materiałów, tak? W momencie, gdy przerwałem spawanie, gdy zakończyłem ten odcinek, odkładałem uchwyt, chciałem wziąć młotek do czyszczenia spoin, usłyszałem pęknięcie, tak, trzask. Tak. Ten trzask dla mnie był wiadomego pochodzenia, ponieważ w wyniku wyemitowania dużej ilości ciepła w głąb łączonych materiałów, ten trudno spawalny materiał po prostu pękł. Tak. Chciałem się uratować w jakimś sensie, wiercąc otwór w celu eliminacji naprężeń w tym miejscu, gdzie doszło do pęknięcia, ale w momencie, gdy przerwałem te wiercenie, gdy zakończyłem to wiercenie, zobaczyłem jeszcze kilka pęknięć, czyli w tym miejscu, tu jest pęknięcie materiału, tu jeszcze jedno jest pęknięcie, więc ten półśrodek po prostu w tej sytuacji nic nie dał. W sytuacji, gdy spawamy zgodnie z wytycznymi do spawania żeliwa, takie oto techniki pomocnicze mają sens, ponieważ eliminują naprężenia na materiale, ale podkreślam, gdy postępujemy zgodnie z jakimiś wytycznymi w trakcie spawania na zimno, na gorąco, tak, lub zabezpieczenie jakiegoś materiału jeszcze przed spawaniem, te oto otwory, można to powiedzieć, pochłaniają naprężenia, ale w ten sposób, jak ja zaprezentowałem przed chwilą, po prostu nie jesteśmy w stanie się uchronić od, mówiąc to wprost, od pęknięcia, zdegradowania tego materiału. I pierwszym rozwiązaniem jest spawanie na zimno z użyciem na przykład tego typu elektrod, tak? Główny skład tego spoiwa, tak? To nikiel, tak? Nikiel jest naprawdę niebezpiecznym składnikiem, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Już nie mówię o uszlachetnieniu tego niklu dodatkowymi, można to powiedzieć, minerałami, tak? W takiej sytuacji proponowałbym przede wszystkim, spawając tego typu materiały, zabezpieczyć nasze drogi oddechowe, tak? Jeśli ktoś używa jakichś na przykład zwykłych półmasek, może one są niewystarczającym rozwiązaniem. W takiej sytuacji proponowałbym użyć przynajmniej podobnego z rozwiązań, jakie ja w tej chwili posiadam. Na przykład taki oto pochłaniacz, który w trakcie pracy mamy na pasie od tylnej strony naszego ciała, tak? Przez ten filtr jest dostarczane czyste powietrze, które po prostu nie mamy nad głową, tak, nad częścią roboczą. Część robocza to oczywiście przyłbica w tej sytuacji, tak. Ta przyłbica jest oczywiście dodatkowo zabezpieczona, aby to, co pod maskę nam dmucha, po prostu nie dostarczało się ani tutaj od strony karku, jak również od strony podbrodzia, tak. Więc w większym stopniu praktycznie te niebezpieczne gazy lub efekty uboczne spalania elektrody są eliminowane poprzez odcięcie im drogi. Jeśli chodzi o ustawienie parametrów, to wszystko zależy od materiałów, jakie spawamy. Chciałbym tutaj się skoncentrować na jednej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie na tym, że urządzenie spawalnicze do spawania elektrodą otuloną skonstruowane jest w ten sposób, że w momencie, gdy przewód spawalniczy jest podłączony do gniazda plus, to dużo większa ilość ciepła jest kierowana w głąb łączonych materiałów. Gdzieś wyczytałem w literaturze, że przypuszcza się, że w trakcie spawania elektrodą otuloną około 70% ciepła jest skierowane w głąb łączonych materiałów, a wiadomo 30% na końcówkę pręta elektrodowego. W momencie, gdy przełożymy te przewody, ta wartość się oczywiście zmieni i żeliwo nie będzie tak po prostu drastycznie grzane. Tak? Jeśli chodzi o technikę spawania tego odcinka, to co również i widzicie, spawałem krótkimi odcinkami w trakcie przerw
między spawaniem tych odcinków. Intensywnie młotkowałem, zarówno w miejscu, gdzie wykonywałem ten odcinek spójny, jak również w okolicach, tak? Jeśli chodzi o ideę spawania na zimno, tutaj przypuszcza się, że w trakcie spawania na przykład żeliwa nie powinniśmy przekraczać temperatury około 70 stopni, jeśli chodzi o materiał, więc przypuśćmy, że taka temperatura powinna być graniczną i w trakcie spawania starałem się utrzymywać około takiej temperatury. Jeśli chodzi o jeszcze jedno rozwiązanie, które można byłoby w tej sytuacji zastosować, to spawanie na przykład zwykłą elektrodą otuloną, ale na gorąco. Na gorąco, czyli podgrzewamy materiał do określonej temperatury. Jeśli chodzi o moje rozwiązanie, które zaprezentowałem, czyli spawanie tego materiału w ognisku, uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Nie z tego względu, że jest to jakiś myk czy jak, ale w takich sytuacjach nie ponosimy praktycznie żadnych dodatkowych kosztów, na przykład jakbyśmy wygrzewali to w jakimś piecu, tak, musimy ten piec posiadać lub wygrzewać ten materiał na przykład jakimś palnikiem, acetylenem czy propanem, tak, koszty są dodatkowe, a z drugiej strony można byłoby przypuszczać, że naturalne wygrzewanie tego materiału przynosi oczywiście bardzo duży efekt pod takim kątem, że materiał jest równomiernie nagrzewany. Przypuśćmy, że nagrzewając palnikiem musimy cały czas przemieszczać się z jednej strony tego materiału na drugi, tak? I tutaj praktycznie ten materiał już zaczyna stygnąć, tu jest nagrzany do wysokiej temperatury, a w ognisku po prostu tylko podkładamy i w przybliżeniu temperatura tego materiału jest po całości taka sama. A do jakiej temperatury nagrzałem w tym ognisku? Przypuszczam, że do około 300 stopni ten materiał był nagrzany w trakcie spawania, ponieważ próbowałem go chwytać w rękawicy i po krótkim czasie poczułem wysoką temperaturę na palcach. Natomiast jeśli chodzi o samą technikę spawania tego odcinka, niczym jak dla mnie się ona nie odróżnia względem tej techniki spawania na zimno, czyli spawamy krótkimi odcinkami w trakcie przerw między spawaniem jednego odcinka a drugiego młotkujemy ten materiał. Oczywiście po wykonaniu spoin szczepnych również solidnie omłotkowujemy ten materiał. Natomiast po zakończeniu spawania ja tutaj jeszcze zastosowałem coś dodatkowego, czyli posypałem ten materiał trocinami, aby wydłużyć czas stygnięcia tego materiału. Dzięki temu, że tutaj te trociny leżały na tym materiale, w jakimś sensie się spalały, odcinały drogę od strony zewnętrznej dla chłodu, tak, można to nazwać w ten sposób, no w zasadzie chłód, no bo ten materiał trzymałem, jak już wspomniałem, w temperaturze około 300 stopni. Natomiast jeśli chodzi o parametry w trakcie spawania, tutaj ustawiłem urządzenie na 90 A. Chciałem wykonać, można to powiedzieć, pełen przetop na tym materiale, więc troszeczkę ta szczelina, można to powiedzieć, była otwarta, tak? Coś mi wyszło prawie, ale mam świadomość, że spawając na zasadzie heftów, tak, nie jestem w stanie elektrodą otuloną wykonać jakiegoś przetopu. I jeśli chodzi o najważniejszy aspekt tego testu, to jak widzicie, ten materiał wraz ze spawem, można to powiedzieć, zachowany jest w całości. Również tutaj ten odcinek, który spawałem na zimno, nie widać tutaj, żeby gdziekolwiek było jakieś pęknięcie. Tu co prawda nie ma żadnego spenetrowania tego materiału, ponieważ materiały przyłożyłem do siebie szczelnie, więc spenetrowania w formie przetopu nie było. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze jedno przyjrzenie się temu materiałowi, doskonale widać, że są pęknięcia na materiale.
I to chyba tyle, jeśli chodzi o mój krótki dzisiejszy filmik. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!